My tego nie mieliśmy. Minuta, minuta jeszcze do godziny 18. A gdy już jesteście tu? Przepraszam, chcieliśmy poprowadzić taki krótki small talk, aby się trochę wdrożyć. Mieliśmy zamiar poczekać na 18. Mamy, tak, mamy minutę jeszcze, słuchajcie, i jeszcze spóźnialscy zdążą przyjść. Wybiła. Wybiła godzina 18, a zatem, no jakby już możemy oficjalnie zacząć tę rozmowę. Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Marta Rybicka i dzisiaj mam ogromną przyjemność rozmawiać ze Staszkiem. Dzień dobry wieczór wszystkim. Który jest naszym absolwentem, absolwentem Kodelsu. Dzisiaj krótko porozmawiamy, albo i nie krótko, zobaczymy jak wyjdzie i ile wytrzymacie, na temat tego, jak wyglądała podróż przez frontend Staszka. Moja podróż przez frontend jeszcze się nie zakończyła. Ona jeszcze tak naprawdę zaczęła. Ona będzie trwać, ona będzie trwać. No ale jakoś to się musiało wszystko rozpocząć, więc o tym na pewno porozmawiamy, o tym jak do nas trafił też porozmawiamy. Nie przewidzieliśmy na dzień dzisiejszy sesji Q&A-owej, aczkolwiek jeśli będziecie mieli jakieś pytania do Staszka, to chyba damy radę sobie z tym poradzić albo po tym wywiadzie, albo jakoś w trakcie. Jak najbardziej. Zobaczymy, zobaczymy jak wyjdzie. No to Staszku, ponieważ powinniśmy zacząć od początku, zacznijmy od początku, jak do tego doszło, bo ja nie wiem, że jednak branża IT. Skąd ten pomysł Ci zaświtał w głowie? Od samego początku, w sensie od 98 roku. Dokładnie. Tak. No to pomijając ten 98, początki 2000, no to finalnie gdzieś, kiedyś znalazłem Cię w końcu w gimnazjum. Jestem tym rocznikiem, który miał przyjemność lub też nie w gimnazjum być, ale bliżej kamery będzie lepiej słychać. Aha, tak? Jeszcze głośniej, dobrze, dobrze, postaramy się. Spróbujemy. Spróbujemy. Będąc w gimnazjum miałem pierwsze zajęcia z programowania, one były wydaje mi się wolontaryjne, prowadzone przez programistę z Zielonej Góry. To była moja pierwsza styczność z programowaniem. I trochę to mnie zachęciło do tego, żeby takim programistą zostać, ponieważ poruszane zagadnienia, całkiem ciekawe, można powiedzieć, że mnie jarały. Zawsze z samymi komputerami obcować lubiłem, nie sprawiało mi to nigdy trudności. Oczywiście daleko mi do moich znajomych, którzy na przykład byli w stanie składać sami komputery w gimnazjum czy też w liceum. No ja takim asem nie byłem. Ale wszystkie inne operacje byłem w stanie wykonywać i lubiłem to robić. I wiem, że wiele osób miało gorsze umiejętności komputerowe niż ja. Więc myślę, że powiedzmy, mogę powiedzieć tutaj o sobie, że czułem się całkiem nieźle z komputerami. I nie obraziłbym się na tamten moment, żeby moja przyszłość z komputerami się wiązała. To jest rzecz numer jeden. A rzecz numer dwa to to, że mój brat, starszy ode mnie o lat aż 13, troszkę przeorał dla mnie ścieżkę w IT, ponieważ zakończył w Poznaniu informatykę i ekonometrię i do dnia dzisiejszego programistą jest. Co prawda innym niż ja, ale mogłem zobaczyć, jak wygląda stanowisko pracy brata, czyli mojego programisty, jakie ma zadania, jak wygląda jego praca. I to wydaje mi się, że także bardzo mnie popchało do tego świata. Jak najbardziej. No dobrze, no to trzeba było podjąć jakieś pierwsze kroki w kierunku edukacji. No i co to było? Co to było? Czy to były studia? Jak większość? Tak, były to studia. Wybrałem informatykę. Wydawało mi się być najbardziej sensowna, ponieważ jak myślałem o programowaniu, no to informatyka jawiła mi się jako takie wręcz znak równości. Być może byłem w błędzie, być może nie, może inne kierunki byłyby bardziej odpowiednie, ale na ten moment myślałem, że jest to informatyka. Okej, czyli kierunek nazywał się informatyka. Tak. Z jakąś specjalizacją na programowanie, czy też nie? Nie, tylko i wyłącznie informatyka. No, okej. Nic więcej.
A jakich efektów po tej uczelni się spodziewałeś? Szedłem na studia, na informatykę z oczekiwaniem takim, że w momencie, kiedy z nich wyjdę, kiedy odbiorę dyplom, będę mógł skierować się do firmy zajmującej się softwarem, IT, pokazać swój dyplom i walczyć o pozycję w niej. Dla mnie oczywistym było, że żeby coś takiego mogło zaistnieć, to muszę umieć programować. Natomiast jak tylko trafiłem na studia, to programowania było bardzo, bardzo, bardzo mało. Akurat na mojej informatyce. Nie mogę wypowiadać się za inne kierunki, ale na mojej informatyce miałem jedną godzinę programowania praktycznego w tygodniu, podczas gdy przez cały czas, przez resztę tygodnia uczyłem się matematyki wyższej i ekonomii. Absolutnie tutaj nie chcę negować tego, że dla pewnych specjalistów IT, i to też oczywiście nie wszystkich, tylko dla pewnych, matematyka wyższa jest potrzebna i przydatna. Natomiast ja wiem z mojego własnego 2,5-rocznego doświadczenia, że nigdy, ale to nigdy w pracy jako programista, na stanowisku programisty, nie wykorzystałem matematyki na poziomie wyższym niż podstawówka / gimnazjum. Myślę, że na podstawówce byśmy się zamknęli. No dobrze, czyli nadszedł moment, gdzie zacząłeś się tak naprawdę zastanawiać nad tym, czy to ma w ogóle dalej sens, tak? Przychodzenie na te zajęcia, czy tak. Uzyskasz ten efekt, którego byś chciał. No tak. Dobrze, i zacząłeś szukać alternatywy. Tak jest. Znalazłeś nas. Tak, tak naprawdę to wy znaleźliście mnie, ponieważ tutaj marketing zrobił robotę i w pewnym momencie jeszcze przed podjęciem tej decyzji natrafiłem gdzieś w internecie na reklamy Codex Lab i w momencie, kiedy miałem taką zapaść, zabawkę i wiedziałem, że trafiłem w nieodpowiednie miejsce, może też w nieodpowiednim czasie, nie wiem, to przypomniałem sobie, że coś takiego jak Codex Lab istnieje, że gdzieś widziałem taki baner. Wpisałem to, wklepałem i myślę, że dobrze zrobiłem. I porozmawiałem z kimś. Jak na ten temat. Tak jest. I doradzony zostałeś. Zostałem doradzony. Dobrze. Wybrałeś się do nas na kurs pod tytułem... Wybrałem się do Was na kurs pod tytułem PHP Developer. Natomiast PHP Developer się nie odbył, ponieważ okazałem się być ewenementem i nikt nie chciał do mnie dołączyć na kursie. Innymi słowy, chętnych brak. Więc zaproponowano mi inny kurs, który nazywał się JavaScript Developer React. Który poniekąd się łączy z PHP-em, bo tam w PHP też jest trochę JavaScripta, a nawet nie trochę i można się nauczyć. No dobrze, no to teraz przechodzimy tak naprawdę do meritum sprawy, naszych zajęć. Jak wyglądały? Jak przebiegały? Przepraszam, jeszcze taką mam pytanie, czy dobrze nas słychać? Albo przynajmniej, czy lepiej? O, a jeszcze sekundkę, dobra. Jeszcze może być jeden lepszy efekt. Teraz myślę, że będzie genialnie. Nic nam nie będzie przeszkadzać. Dobra. Dobrze. Pytanie raz jeszcze. Tak. Jak wyglądały zajęcia u nas? Żebym to jakiego koloru była sala? Sala się zmieniała. To znaczy, ściany były takie jak tutaj, aczkolwiek drzwi się zmieniały, kolory drzwi się zmieniały. Pamiętam zielone i pamiętam je najlepiej. Natomiast... fajne było to, że każdy z tygodni, czy też to chyba nazywało się z modułami, każdy z modułów był prowadzony przez innego wykładowcę. Każdy miał inne podejście, każdy prowadzący trochę inaczej opowiadał, każdy miał inne doświadczenie, każdy lubił co innego. Więc można było też spotkać kilka różnych osobistości i trochę z nimi porozmawiać. Zajęcia były w mojej opinii fantastycznie przygotowane, bo jakoś prezentacje były przygotowane od pierwszej do ostatniej minuty, dostępne oczywiście dla nas i przygotowane z ogromną dbałością o szczegóły. Ja jestem typem perfekcjonisty i doceniam takie rzeczy i też bardzo trudno mnie zaspokoić, więc no oczywiście tutaj trzeba mi tylko uwierzyć na słowo, ale naprawdę, naprawdę jakość przygotowanych materiałów przez team wykładowczy stanął na wysokim poziomie. Niczego mi nie brakowało. No, może minimalnie bym podwyższył poziom trudności,
ale wiem, ale to naprawdę minimalnie, minimalnie, bo wiem też, że innym było ciężko. To, no właśnie, że jesteś bez serca, chciałam to powiedzieć. No. To, że mi przyszło to łatwo, to też nie znaczy, że wszystkim, bo wiem, że wielu osobom z mojego kursu zdecydowanie nie zależało na podwyższeniu poziomu trudności. Okej. Czyli był dostosowany do potrzeb różnych typów osób, które niektóre łapią szybciej, niektóre wolniej. Nawet jeśli sam materiał nie był dostosowany, to świetne było to, że tutaj mieliśmy pod ręką nauczyciela gotowego w każdym momencie odpowiedzieć na pytania. Jeśli ktoś miał więcej problemów, no to nie było żadnych komplikacji, żeby nauczyciel mu pomagał i naprostował. No właśnie, na bieżąco, nie? No dobrze, kurs się kończy, ty masz umiejętności. No i co dalej? No, trzeba to jakoś wykorzystać teraz. No, jak najbardziej. Rozpocząłem poszukiwania pracy natychmiastowo. Wiem, że nawet niektórzy koledzy z ławek rozpoczęli poszukiwania jeszcze w trakcie trwania kursu. Mnie niestety nie udało się znaleźć jej od razu. Zostałem zmuszony przez los, aby dotknąć trochę innej działki, aby móc zapłacić za mieszkanie. Natomiast finalnie się udało. Dobrze. I no, gdzie ty teraz jesteś? W tym momencie jestem, będąc zgodnym w 100% z prawdą, jestem samozatrudnionym, co jest popularne w naszej działce, w tym zawodzie, ponieważ pozwala nam to na bardzo wygodne wykonywanie zleceń nie tylko dla jednej firmy, a dla kilku. Profity są oczywiście także i inne. No, aczkolwiek w głównej mierze wykonuję zlecenia dla warszawskiej firmy Move Closer, z którą jestem bardzo zaprzyjaźniony i uwielbiam z nią pracować. No bomba. No dobrze, to też daje taki pogląd na to, że tak naprawdę każdy może się zająć tym programowaniem na własną rękę, tak? Bo my często rozmawiamy o tym, że no pytanie, czy już nie jest za późno na przebranżowienie się, czy mnie jeszcze ktoś zatrudni. A tu można sobie wykminić własną opcję, własną firmę, własną działalność po to, żeby robić te zlecenia, tak? Można. Można, da się. No to Staszku, to jeszcze takie pytanie. Co byś chciał powiedzieć przyszłym kursantom potencjalnym, których zapraszamy, i obecnym? Co bym chciał powiedzieć? Nie wiem, czy ja mam przygotowaną odpowiedź. Chyba nie mam. Nie, musisz prosto z serca odpowiedzieć na to pytanie. Domyślam się, że wielu z nich może mieć znajomych, którzy działają gdzieś w IT, może nawet stricte są programistami, takimi lub innymi. I mogą się pytać tych swoich kolegów czy koleżanek o zasadność decyzji pójścia na kurs programowania. Wiem, że często argumentem przeciw jest to, że płaci się komuś pieniądze za rzecz, którą można wykonać samodzielnie. Zgadzam się, to jest to po części prawdą, ponieważ rzeczywiście programowanie można nauczyć się samodzielnie. Można to zrobić samemu z książek czy źródeł internetowych. Wiem, bo sam codziennie się czegoś nowego uczę na własną rękę. Natomiast mając to porównanie, już z dnia dzisiejszego patrząc, jakie jest tempo samodzielnej nauki, wiem też, o ile szybsze ono było tutaj na miejscu w Coders Lab, gdzie przez 7-8 godzin dziennie prowadził mnie nauczyciel, a później jeszcze rozwiązywałem zadania domowe. Dla osób z może nie najlepszą siłą woli czy determinacją, ja niestety do takich należę, mnie ciężko by było coś takiego zrealizować samodzielnie, żeby 10 godzin dziennie pracować. Tutaj było to możliwe, ponieważ miałem nauczyciela, który mógł mnie popychać cały czas do przodu. I to jest w mojej opinii bardzo duży plus. No i też wydaje mi się, że fakt, kiedy taka sytuacja, w której uczymy się na własną rękę i spotykamy jakąś ścianę, której nie możemy przebić, tak, albo przejść, no tutaj prowadzimy za rączkę. Prawda? Oczywiście. Nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi. Nie pozostawiamy. Ciekawa historia. No.
niezbadane są losy ludzkie. Słuchajcie, czy jakieś pytania są do Staszka? O co chcielibyście zapytać? Pamiętaj, że mamy opóźnienie. 30-sekundowe. Więc musimy poczekać chwilę. To teraz, to będzie ten moment. To za dzisiejsze spotkanie. Nie ma pytań? Pytań lepiej niż chyba brak. Odpowiedzieliśmy sobie na wszystkie nasze pytania? No wszystko, no to teraz możemy tak, bardziej porozmawiać już na luzie odnośnie branży IT. Czy widzisz jakieś możliwości? Znaczy, a co byś na przykład powiedział osobie, która jest totalnie zielona i nie jest osobą, która od zawsze się na przykład interesowała branżą IT, tak? Bo to jest twoja pasja, którą przekułeś w profesję. Hmm. Natomiast dla osób, które w jakiś tam sposób... O, jest jedno pytanie. Finalnie, to znaczy samej pracy szukałem około 2 miesiące, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, próbowałem coś znaleźć jako programista, natomiast mi się to nie udało. Nie dałem za wygraną od razu, w sensie dnia na dzień, czy też po jednym tygodniu prób. Poszedłem na bardzo dużą ilość rozmów kwalifikacyjnych. To było kilkanaście, więc od cholery. W większości przypadków nawet nie potrafili powiedzieć, dlaczego mi dziękują i nie były to sensowne powody. Ja też nie rozumiem do dnia dzisiejszego. W związku z tym, nie mając co ze sobą zrobić, w końcu zdecydowałem się wziąć inną pracę. Natomiast w pewnym momencie trafiłem na darmowe warsztaty organizowane przez agencję Efigence. Darmowe warsztaty prowadzone przez dwóch doświadczonych programistów, z którymi się zaprzyjaźniłem i zapytałem się, czy któryś z nich nie chciałby mnie może w zespole, albo czy nie ma znajomych. Okazało się, że jeden z nich miał znajomego, który poszukiwał początkującego programisty do zespołu. Udało się nas skontaktować ze sobą i po tygodniu już wiedziałem o swoim nowym miejscu pracy. I w ten właśnie sposób rozpoczęła się moja właściwa kariera w IT. Trochę smutne, ale niestety takie są realia chyba całego świata. Myślę, że nawet to nie jest specyficzne dla Polski, dla naszego kraju. Myślę, że na całym świecie niestety znajomości mają ogromną moc. Ale dobrym sygnałem jest też to, że byłeś zapraszany na te rozmowy rekrutacyjne, że jakby twoje portfolio przykuło uwagę pracodawców zdecydowanie. Tak jest, z tym nie było problemu. Oto ja mam odpowiedzieć na pytanie pana Wojtka. To ja chętnie. Czy nie sądzisz, że prowadzenie za rączkę daje złe nawyki i gdy przyjdzie problem jakiś rozwiązać samemu, to będzie klops? Panie Wojtku, mam dla pana odpowiedź. Mówiąc to, miałam na myśli, że po to jest ta struktura kursu od początku do końca, żeby na początku, drobnymi kroczkami, prowadzeni za rączkę, żebyście wiedzieli, co robić dalej. Tak jak my budujemy program, mamy w jednym z pakietów trzy projekty. Oczywistym jest, że przy pierwszym będziecie wymagali tej pomocy bardzo dużo. To jest normalne, robicie to po raz pierwszy. Przy drugim i trzecim będzie już zupełnie inaczej, tak? To miałam na myśli. I no, ja u siebie absolutnie takiego problemu, czy też komplikacji wynikowych nie zaobserwowałem. Też nie zaobserwowałem nic podobnego u znajomych z mojego kursu. Wspomniane tutaj projekty mogą nie być jasne. Spróbuję to rozjaśnić. Przez cały czas trwania kursu, czyli bodajże 8 tygodni, jeśli się nie mylę, 8 albo 9. O, jak tam przerwy świąteczne wypadają? Realizuje się 3 projekty, które wykorzystują, czy też do których realizacji wykorzystujemy wiadomości, których nauczyliśmy się przez ostatnie dni, czy też tygodnie. I w czasie, kiedy te projekty realizujemy, czyli
nie podczas nauki, tylko obok, po nauce, wtedy jest czas na samodzielną pracę i wtedy też mamy możliwość na spróbowanie poszukiwania informacji na własną rękę, podjęcia próby rozwiązania problemów samodzielnie. Oczywiście może być wtedy sytuacja, kiedy trafi się osoba, która z każdym problemem będzie wołać wykładowcę. To akurat zależy od kursanta, ale akurat ci prowadzący, z którymi ja miałem do czynienia, potrafili postawić granice. Mhm. I w momencie, kiedy osoba ewidentnie cały czas szukała pomocy i nie wykazywała inicjatywy, prowadzący takiej osobie mówiłaby, poświęciła jeszcze 5-10 minut, pomęczyła się, pogłówkowała i dopiero kiedy to nie dawało efektów, to dopiero podawała pomocną dłoń. Więc absolutnie nie było tak, że każdą linijkę kodu przepisywaliśmy z tablicy, czy też z prezentacji, albo też mieliśmy ją podaną na tacy przez prowadzącego. Absolutnie nie. Właśnie o to chodzi, że mentorzy ani wykładowcy nie udzielają gotowych odpowiedzi na pytania, natomiast naprowadzają, tak? Do tego dążymy. Jaki kurs skończyłem? Tak, gdzieś tam wspomnieliśmy, to był JavaScript Developer React, czyli frontend developer, tak naprawdę, z rozwinięciem technologii, czy też frameworka, który nazywa się Reactem. React jest jednym z trzech najpopularniejszych i największych, obok niego istnieje jeszcze Angular i Vue. Tak jest, oczywiście wujek Google zawsze chętnie pomaga i to jest podstawowe narzędzie pracy i też jeśli ktoś nie potrafi szukać i z wujkiem Google nie trzyma się zbyt dobrze, to no niestety raczej nie sprawdzi się w tym zawodzie. Bo jak już słusznie, wydaje mi się, tam chyba Wojtek zauważył, trzeba umieć rozwiązywać problemy na własną rękę i jeśli nie ma się wiedzy książkowej, to trzeba szukać jej w internecie. A jeśli nie umiemy się posłużyć wyszukiwarką, nie wiemy jak konstruować zapytania, no to niestety niewiele z tego będzie. No. Co, damy sobie jeszcze minutę na jakieś napływające pytania? Jesteśmy tu. Jesteśmy tu jeszcze przez minutę. No powiedzcie, chociaż ciekawa historia i że fajnie, że tak się ludziom dzieje, że przychodzą tutaj, wychodzą. Zadowolony jesteś, co? Zdecydowanie. Mnie tutaj się bardzo podobało. No i samo biuro jest w fantastycznej lokalizacji, świetnie wyposażone. Niczego więcej sobie tutaj życzyć nie można było. I kawka. I my. No to co, słuchajcie, chcecie skończyć? Jesteście tego pewni? Siejemy trawę. No dobrze, słuchajcie, skoro nie ma większej ilości pytań, to my wam serdecznie dziękujemy. A, dziękuję bardzo, Rafale. Dziękujemy, dziękujemy serdecznie, panie Rafale. Nie pytanie, ale prośba. Czy ktoś z Wrocławia może się ze mną skontaktować? Wysłałam prośbę dwa razy, więc... No to myślę, że to już dotrze. Tak jest, no. Tak jest. Jak wygląda pre-work i przygotowanie do kursu? Pre-work, niestety, to było prawie 3 lata temu, może bliżej 2,5, ale zrobię to w mojej mocy, żeby sobie przypomnieć. Jeśli dobrze pamiętam, to... Był to po pierwsze zestaw informacji, najpierw baza wiedzy, czyli coś jak kilka rozdziałów z książki, abyśmy się z nimi zapoznali, czyli najpierw nauka, a później były zadania do wykonania. Tak. I jeśli dobrze pamiętam, to też jakość wykonanych przez nas zadań, czy też ich poziom, to jak dobrze sobie z nimi poradziliśmy, też warunkowało chyba to, czy możemy dalej kontynuować kurs. A to miało na celu to, żeby osobom, które no nie są do końca, nie do końca sobie z tym dobrze poradziły, aby może już
nie iść w tą stronę. Może to nie do końca jest dla nich. To chyba taki przesiew był. No i takie rodzaj wyrównania poziomu też kursantów, tak? Tych kompletnie, którzy nie wiedzą nic i tych, którzy już coś tam na własną rękę pogrzebali, nie? Co myślę o teście ISTQB? Jeśli dobrze pamiętam, to test ISTQB jest testem, który wykonują testerzy, nie programiści. To zupełnie nie moja profesja. Co prawda przez 3 miesiące testowałem gry, stąd też chyba pamiętam ten akronim. Natomiast o samym teście nie mogę nic powiedzieć. Przykro mi. Dobra, Freddy. Planuję wejść w kurs Java. Jest parę opcji, na przykład SDA, który jest tańszy. Dlaczego mam się zapisać z Codex Lab? Panie Freddy, odezwę się do Pana i porozmawiamy o tym na pewno. Ja Panu powiem dlaczego. Jak dobrze czułeś się przygotowany do pracy po kursie, pyta Dominik. Czułem się przygotowany w stopniu wystarczającym, żeby wykonywać podstawowe zadania frontendowe. Myślę, że tutaj problemem było to, że do podstawowych zadań frontendowych nikt akurat nie chciał wziąć, w sensie nie były one potrzebne w miejscach pracy, gdzie aplikowałem. Wymagali trochę wyższego poziomu znajomości, a nie takich zielonych źródków jak ja. Natomiast gdybym, patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego, gdyby przyszedł do mnie taki staszek, w sensie do mojej firmy, z tym samym poziomem, który miałem ja 2,5 roku temu, to dla mnie by to było wystarczające, aby mu powierzyć te zadania, z którymi ja nie chcę się babrać, a które on spokojnie może wykonać. Więc na poziomie juniorski frontenda uważam, że kurs Coders Labowy przygotował mnie ok. Dobra. Pamiętajcie o panie Freddy. Ja będę o panu pamiętać, na pewno. To proszę o wiadomość na Messenger. Ja panu wszystko wytłumaczę. Dobra. Wszystko? No. Ach, napływają. Czy da się pogodzić udział w kursie z pracą na pełen etat lub innymi zajęciami? Trzeba. To znaczy, na pewno jest kurs weekendowy, prawda? Jest kurs weekendowy. Czyli zaoczny, po prostu, potocznie zwany, który jak najbardziej można połączyć z pracą na pełen etat i zajęciami. Kursu dziennego ni cholery nie da się połączyć. No tak, dla osób aktywnych zawodowo to jest niemożliwe. Dużo pytań. Który jest następny? Jak wygląda praca testera? Ojej, to niestety, ale mając 3 miesiące doświadczenia i to jeszcze jako tester gier, chyba nie mogę się tutaj wypowiedzieć, panie Krzysztofie. Przepraszam, nie, to nie ta osoba. Pani Kasia, czyli na początek, jakie zadanie dostanie junior frontend? To zależy od tego, do jakiej firmy trafisz, pani Kasiu. No po prostu, junior frontend może dostać też zadanie żadne na początek. Na przykład firma, w której jestem obecny, dla której wykonuję obecnie zlecenia, tych juniorów najpierw uczy. Nie zleca im żadnych zadań takich komercyjnych. Jedyne zadania, jakie dopuszczamy w Move Closer, to zadania wewnętrzne, projekty wewnętrzne, aby po prostu nic u klienta nie zepsuć, aby móc nauczyć się na błędach u nas, pod naszą bezpieczną kopułą. No a mamy tutaj w zespole doświadczonych seniorów, którzy takim juniorom są w stanie pomóc. Więc to jakie zadania dostanie początkujący frontend, niestety panu Kosiu zależy od firmy i tylko i wyłącznie od firmy. Bo mogą być bardzo różne i tyle. I naprawdę, mogą być bardzo różne. To ja też poproszę o taki kontakt, bo mam dylemat między SDA i jeszcze dwoma innymi szkołami. Żaden dylemat. Już po dylemacie. O. Czyli macie jeszcze kurs wieczorowy, tak? My mamy tyle tych trybów, że naprawdę każdy coś znajdzie dla siebie.
Ale nie chcę nikomu mylić oczu, że na weekendówce też jest dużo pracy. To nie jest tak, że znaczy oprócz tego, że macie zajęcia grupowe co drugi weekend, sobota, niedziela, to macie też pracę własną i no chyba Staszku potwierdzisz moje zdanie, że to ile pracy włożymy własnej w ten cały kurs, w naukę, zależy po prostu, od tego zależy efekt, tak? Zgadzam się. Że tego się nie robi na próbę po prostu. Efekt końcowy jak najbardziej, ale to też wtedy widać na przestrzeni każdego kolejnego dnia. Było widać po osobach, które mniej się przykładały, które nie robiły nic w domu, od razu trochę zaczynały odstawać i niestety to się pogłębiało z każdym dniem, więc tego trzeba się pilnować, żeby rzeczywiście pracować. Tak, determinacja. Jeszcze parę innych słów może. I zaangażowanie. Marzenia. Spełniane. Razem z kodem. Dobra, słuchajcie, my się rozkręcamy, ja już widzę. Jest, jeszcze godzinkę posiedzimy i będzie dobrze. Ju? Czy jeszcze ktoś? Chyba ju. No dobrze, no. To Staszku. Czego ci życzyć teraz? Szczęśliwego dnia chłopaka. No tak, no tak. Oczywiście, życzę ci tego dużo sukcesów w pracy. Dziękuję. W IT. No i odzywaj się czasem. Dzięki wielkie. A Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Dzięki. Miło było z Wami porozmawiać. Pa, pa.